Dzięki za subskrypcję oraz lajki, podziel się opinią o audiobooku w komentarzu. Całego audiobooka znajdziesz na moim kanale na Ramble. Link do niego jest w opisie. A teraz zapraszam na streszczenie książki. Malowany Człowiek, Tom drugi. Akcja toczy się w świecie nawiedzonym przez demony, które nękają ludzkość od zmierzchu do świtu. Bohaterami są trzej główni protagonistowie: Arlen, Lisza i Renna którzy walczą z mrocznymi siłami i próbują znaleźć sposób na obronę ludzi przed demonami. W drugiej części serii bohaterowie stawiają czoła coraz większym wyzwaniom. Arlen podąża za swoim przeznaczeniem jako wędrowny wojownik, walcząc z demonami i stając się legendą w oczach ludzi. Lisza rozwija swoje umiejętności w zakresie zielarstwa, pomagając swojej społeczności przetrwać w trudnych czasach. Renna, która ma własne demony do pokonania, próbuje odnaleźć swoje miejsce w tym brutalnym świecie. W miarę jak fabuła rozwija się, bohaterowie spotykają nowych sojuszników i wrogów, a ich lojalność i odwaga są wystawiane na próbę. Wraz z postępem narracji, odkrywane są tajemnice z przeszłości, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości ludzkości. Konfrontacja między ludźmi a demonami staje się coraz bardziej nieunikniona, a losy bohaterów splatają się w epickiej bitwie o przetrwanie.